powiedziałem, Stalowy. Ale proszę mi wybaczyć. Stalowy. Stalowy, no, to też żelazo. Więc budował, kierował budownią m.in. cementowni Górażdże i mostu przez Odrę w Opolu. Komandor pierwszej komandorii Bractwa we Wrocławiu i członek władz kapituły głównej, wielki kanclerz Bractwa, sędzia pokoju, a obecnie przedsiębiorca, właściciel wytwórni olejów spożywczych, która produkuje najzdrowsze oleje jadalne wszelkiej maści. Zainteresowanych tymi olejami proszę o kontaktowanie się w nim w części towarzyskiej. A ja mu wręczę taki oto drobny upominek, mianowicie kazania księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa, Bogu i Ojczyźnie. To jest unikat. Znamy arcybiskupa osobiście. A jeszcze dodam, że arcybiskup Wielgus jest członkiem naszego bractwa. Tak, dziękuję pani generał. Pułkownik Helena Olech. Pułkownik Helena Olech urodziła się w miejscowości Jałoszowce na Lubelszczyźnie. Zamieszkała w Lublinie. Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także studia rachunkowości na tymże uniwersytecie. Księgowa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów w Lublinie. Jako ciekawostkę dodam, bo zwróćcie uwagę, jaki to zbieg jest okoliczności, że pani pułkownik Helena Olech urodziła się dokładnie w dniu zagłady kolonii z Będowice. I niedaleko. 22 listopada właściwego roku. Mirosław Półgrabia. Mirosław Półgrabia urodził się w 1961 roku we Wrocławiu. Magister inżynier elektryk i inżynier instalacji sanitarnej. Zamieszkały Warszawa Wawer. Kierownik robót, inspektor nadzoru w zakresie elektryczności i inżynierii satelitarnej. Przepraszam, sanitarnej. Komandor porucznik Leon Zbigniew Reszkowski. Komandor porucznik Leon Zbigniew Reszkowski urodził się w 50 roku w Chojnicach, zamieszkały w Chojnicach. Od 67 roku pracownik Polskich Kolei Państwowych w Chojnicach. W 80 roku założyciel i przewodniczący Solidarności PKP w Chojnicach, członek Prezydium Okręgu Gdańskiego Solidarności PKP, delegat na pierwszy Krajowy Zjazd Kolejarzy Solidarności i w ogóle wielki działacz Solidarności. W stanie wojennym internowany, inwigilowany i wielokrotnie zatrzymywany. Aktywny działacz podziemnej Solidarności w latach 80. W 88 roku był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego Solidarności i przewodniczącym tego komitetu w wyborach samorządowych w Chojnicach, a później AWS w Chojnicach. Prowadził też Związkowy Klub Kultury Solidarności w Chojnicach. Był przewodniczącym podregionu Solidarności w Chojnicach i delegatem na zjazdy regionów Bydgoszcz i Gdańsk oraz zjazdy krajowe transportowców Solidarności. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Solidarność Polskich Kombatantów. Komandor pierwszej komandorii Chojnice Bractwa. Jest wielkim wielbicielem, poczekaj chwilkę. Jest wielkim wielbicielem Lecha Wałęsy. W związku z tym wręczę mu unikalną książkę Katechizm Religii Katolickiej z Chrystusem Przetwarzamy Świat. Z Wałęsą uda się przetworzyć świat. Patrzcie na jego minę, że tak jakoś... Jeżeli można, to chciałbym bardzo przeprosić za taką piękną biografię. Co prawda, z Lechem Wałęsą się znaliśmy osobiście, ale do pewnego okresu. Ten okres po prostu już minął,
a najlepiej go określiła jego własna małżonka, która powiedziała, a zajmij się lepiej dziećmi. No skoro już o Waleńsie mowa, to ja anegdotę podam o zdolnościach i umiejętnościach językowych Wałęsy i jego żony. Pewnie znaliście, znacie. Wałęsa wraca do domu, a żona go się pyta po francusku. Po francusku. Żresz żur? Rozumiecie? Żresz żur? Na to on odpowiada w innym języku, po angielsku. Co mos, to dej. Pułkownik szlachetny to Tadeusz Strzępek. Pułkownik szlachetny Tadeusz Strzępek, Herbus Strzęp, urodził się w 1953 roku w Głuchołazach. Zamieszkały w miejscowości Męćmierz koło Kazimierza Dolnego. Z wykształcenia architekt, artysta plastyk i malarz, współwłaściciel galerii BES w Kazimierzu Dolnym. Wiele lat spędził na emigracji w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Komandor pierwszej komandorii Kazimierz Dolny Bractwa, sędzia pokoju. Jest też prezesem Fundacji Zielony Kazimierz, która zajmuje się m.in. poradami dotyczącymi leczenia naturalnymi środkami i zapobiegania chorobom. Osoby zainteresowane tymi kwestiami proszę o zgłaszanie się do niego w części towarzyskiej, a ja mu wręczę jako artyście Biblia, Stary i Nowy Testament. No, myślę, że go będzie inspirować do namalowania pięknych obrazów patriarchów i innych proroków w postaci żydowskiej. Zwłaszcza, że w Kazimierzu to był pod dostatkiem, Pułkownik szlachetny Tomasz Sulik. Pułkownik szlachetny Tomasz Sulik, Herbu Asztom, urodził się w 1954 roku w Opaczu, zamieszkały Warszawa Ochota, były pracownik Instytutu Badawczego Opakowań, skarbnik Komendy Głównej WIN, Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich, Wolność i Niezawisłość, sędzia pokoju, komandor 6. Komandorii Warszawa Bractwa i członek władz Kapituły Głównej, wielki skarbnik Bractwa. Piotr Mikołajczyk. Piotr Mikołajczyk urodził się w 1982 roku w Kutnie, zamieszkał także w Kutnie. W przeszłości zawodnik, wielokrotny mistrz Polski w baseballu, obecnie trener i sędzia. Pracuje jako główny specjalista do spraw analiz i kontroli obsługi reklamacji w Goter. Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Mam nadzieję, że to dobrze nazwę. Już nie aktualnie. Ale też na G General. Pułkownik szlachetny Sławomir Józef Szalas. Proszę nie wychodzić. Przyczyn zdrowotnych. Pułkownik szlachetny Sławomir Józef Szalast, Herbus Szalast, urodził się w 1957 roku w Lublinie, zamieszkały także w Lublinie. Pracownik administracyjny Urzędu Miejskiego w Lublinie, wiceprezes koła w Lublinie Związku Kombatantów, komandor 4. Komandorii Lublin Bractwa i sędzia pokoju. Adrian Szydlik. Adrian Szydlik urodził się w 1986 roku w Warszawie, zamieszkały także w Warszawie. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, z zawodu nauczyciel wychowania fizycznego, pracujący w Szkole Podstawowej nr 380 imienia Jana Pawła II w dzielnicy Targówek.
organizator klubu baseballowo-softballowego Pasikoniki przy wymienionej szkole oraz szkolnej ligi piłki nożnej. Komandor porucznik Jedymin Wróblewski. Komandor porucznik Jedymin Wróblewski, herbutopór, urodził się w 50 roku w Poznaniu, zamieszkały w Warszawie. Magister turystyki i rekreacji, trener drugiej klasy. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu i studia podyplomowe w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W latach 73-86 pracował jako artysta w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze, gdzie prowadził także zajęcia metodyczne baletu. Mógłby nam to się tu zaprezentować nawet. Zaś w latach 86-90 był dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Nadarzynie. Organizator i kierownik wielu imprez artystycznych oraz sportowych, zwłaszcza motorowodnych oraz wojskowych, z zakresu strzelectwa i sportów obronnych. Prowadził wiele szkoleń dla artystów estradowych i adeptów sztuki cyrkowej. Widzicie, nawet takie możesz różne sztuczki cyrkowe. Na przykład takie jest po rosyjsku. Było i nie ma. To. Bywajet. Po wielu takie umie. Także poza granicami kraju, zwłaszcza w Japonii. Obecnie prezes Warszawsko-Mazowieckiego Związku Baseballu i Softballu i wiceprezes Polskiego Towarzystwa Baseballu. Urodził się w 65 roku w Lęborku, zamieszkały w Piastowie, z wykształcenia technik gazownik, pracownik gazowni w Pruszkowie i specjalista od gazowania. Nie, niektórzy niech się od niego trzymają z daleka. Wydaje mi się, że umiem czytać, to jest moja zaleta. Tak jest. Odbędzie się wręczenie płaszcza rycerskiego. O wystąpienie proszę. Generał brygady, szlachetna Lidia Kusz, herbu Rekowski Miąc, komandor pierwszej komandorii Malbork i prezes Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku, Związku Kombatantów. Płaszcz rycerski jest tradycyjną peleryną, którą kiedyś noszono na zbroi. Był najbardziej... Był najbardziej prestiżową częścią ubioru, ponieważ na plecach miał herb właściciela, podobnie jak obowiązujący w naszym bractwie płaszcz. Nasz płaszcz rycerski wykonany jest w kolorze karmazynowym, kiedyś zastrzeżonym dla szlachty, z podszewką w barwie białej, co nawiązuje do naszych polskich barw biało-czerwonych. Zgodnie z tradycją płaszcz na ramiona właściciela zakładają damy reprezentujące zgromadzonych, zaś guzik zapina wielki mistrz bractwa. Odbędzie się wręczenie chorągwi komandorii bractwa. O wystąpienie do odebrania chorągwi piątej komandorii Kazimierz Dolny, proszę komandora pułkownika szlachetnego Tadeusza Strzępka, herbu Strzęp z chorążym. We wszystkich krajach na świecie oddział militarny występował zawsze ze swą chorągwią, szczególnie podczas bitew i uroczystości. W naszym bractwie chorągiew jest oznaką władzy komandora oraz znakiem jednoczącym członków jego komandorii, jak kiedyś wojowników określonego oddziału w bitwach.
Teraz odbędzie się część, można tak powiedzieć, szczęśliwa. Bo jak wiecie, na szczęście od czasu do czasu w trakcie naszych uroczystości odbywają się laudacje już pośmiertne dla osób, które zmarły, jako że rzeczą normalną, że każdy, kto żyje, kiedyś będzie umarły. Nie wszyscy z tego zdają sobie sprawę, ale trzeba zawsze o tym pamiętać. Po łacinie jest to memento mori. Dzisiaj będzie uroczystość odwrotna, czyli dla takich, którzy długo żyją. Laudacja rocznicowa. Proszę o wystąpienie 4 osoby i ustawienie się według wieku, przy czym pułkownik Domański z uwagi na wiek może siedzieć. Pułkownik Stanisław Ryszard Domański z Radomia, lat 97, partyzancki weteran Armii Krajowej. A pozostałych proszę o wyjście. Pułkownik Szlachetny Henryk Deruga, herbu Metalowe Serce, proszę wystąpić. Lat 91, komandor pierwszej komandorii Radom Bractwa. A jednak widzicie... Jest zryw. Tak. Pułkownik Zbigniew Klatka, lat 88, z Radomia. I kapitan Janusz Stanisław Ciapała, o ten to młodzieniec, bo lat ma tylko 83, z Wierzbicy. Tak się szczęśliwie składa, że najstarszy z wymienionych pułkownik Domański ukończył właśnie 97 lat. I jak widać, młodo się czuje i za kobietami bardzo się ogląda. I dzisiaj sąsiadkę próbował za kolana łapać. Bardzo się ogląda, jak w czasach partyzanckich za Niemcami. Zwłaszcza, że dzisiaj widzi tu niemało pięknych niewiast. Trzech pozostałych młodzieńców też słynie w Radomiu i jego okolicach z aktywności i dokazywania. Zwłaszcza pułkownik Henryk Deruga, który nie bez powodu nosi 5. już rozrusznik serca. To są sprawy sercowe. Jak już powiedziałem, najstarszy z widocznych pułkownik Domański ukończył lat 97, zaś najmłodszy kapitan Ciapała lat 83. Zaś pułkownik Deruga i pułkownik Klatka ukończą w tym roku, bo jeszcze nie ukończyli, ale za kilka miesięcy. Pierwszy pułkownik Deruga lat 91, a drugi lat 88. W związku z tym w imieniu władz naszego Bractwa Liderów, w imieniu wszystkich obecnych oraz w imieniu własnym składam tym oto młodym ludziom najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego i kolejnych tylu lat życia, ile już przeżyli. W takim samym zdrowiu i sprawności jak do tej pory. No i oczywiście dalszego oglądania się za tym, co za dziewczynami. Chociaż kapitan Ciapała, to ja myślę, że on się ogląda, ale za tym, co w butelkach jest. Pułkownik Stanisław Ryszard Domański otrzymuje serdeczne gratulacje z okazji ukończenia 97 roku życia i wyrazy najwyższego podziękowania za swą pracę i działalność oraz walkę z hitlerowskimi Niemcami w ramach Armii Krajowej. Jest jednym z ostatnich żyjących uczestników walk z Niemcami. Pułkownik Henryk Deruga otrzymuje serdeczne gratulacje z okazji wejścia w 91 rok życia i wyrazy najwyższego podziękowania za swą pracę i działalność. Dziękuję bardzo. Pułkownik Zbigniew Klatka otrzymuje serdeczne gratulacje z okazji wejścia w 88 rok życia i wyrazy najwyższego podziękowania za swą pracę i działalność i napisanie 7 książek o tematyce. No kapitan Janusz Stanisław Ciapała otrzymuje serdeczne gratulacje z okazji ukończenia 83 roku życia oraz wyrazy najwyższego podziękowania za swą pracę i działalność. Thank you.
Teraz odbędzie się wręczenie orderu świętego Stanisława. O wystąpienie do odznaczenia proszę generał dywizji szlachetna Elżbieta Sadzyńska, herbu Junosza. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Kombatantów otrzyma Order Świętego Stanisława klasy pierwszej. To jest wielka wstęga i wielki krzyż, wielki złoty krzyż orderu. Odznaczenie to wręczy imiennik biskupa Stanisława, generał brygady, doktor nauk prawnych, szlachetny Stanisław Duńczyk, herbu Kościesza, komandor drugiej komandorii Józefów Bractwa. Natomiast pani generał Sadzyńska otrzymuje bardzo intelektualną rzecz, mianowicie przegląd powszechny sprzed lat kilkudziesięciu, gdzie są różne artykuły na tematy bardzo wyłączyły z nagranie, ale wyłączyły, nie potrzebne. To cały czas nagrywa. Dziękuję. Teraz odbędzie się wręczenie odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi dla kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Proszę o wystąpienie do odznaczenia generał dywizji Bogdan Tadeusz Pokrowski, prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego imienia generała Berlinga, komandor pierwszej Siedleckiej Komandorii Bractwa i członek władz kapituły Głównej Bractwa. O wręczenie odznaczenia proszę generał dywizji szlachetną Elżbietę Sadzyńską, herbu Junosza, sekretarza generalnego Związku Kombatantów. Odznaczenie to zaprojektował świętej pamięci admirał Henryk Leopold Jerzy Murza, książę Kalinowski, polski bohater wojenny, prezes Związku Kombatantów i członek władz naszego bractwa. Oczywiście odznaczenie to nie jest orderem wojskowym Virtuti Militari, gdyż ten nadawany jest za czyny najwyższego bohaterstwa w trakcie wojny, a wręczany jest tylko w trakcie wojny.
i do 5 lat po jej zakończeniu. To odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi dla kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari jest, jak nazwa wskazuje, odznaczeniem pamiątkowym, wręczanym za upamiętnianie czynów kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, czyli za upamiętnianie ich czynów wojennych, za które uhonorowani zostali Orderem Virtuti Militari. Przyznawanie tych odznaczeń po swej śmierci admirał Kalinowski scedował na mnie, aby w ten sposób pamięć o bohaterach wojennych, kawalerach Virtuti Militari mogła być zachowana i pielęgnowana. Gratulacje. Teraz wręczone zostanie odznaczenie za zasługi dla sportu, przyznane przez ministra sportu i turystyki 7 działaczom Warszawsko-Mazowieckiego Związku Bejsbolu i Softbolu. O wystąpienie do odznaczenia proszę osoby i w kolejności proszę stanąć wyczytywanej, aby nie pomylić dokumentów. Alicja Janina Lichocka z Warszawy. Rafał Bednarczyk z Warszawy. To jest kolejność alfabetyczna, żeby nie było żadnych problemów. Mariusz odwrotnie. Mariusz Grzanowski z Warszawy. Rafał Kaliński z Warszawy. Arkadiusz Kawka z Augustowa. Piotr Mikołajczyk z Kutna. Adrian Szydlik z Warszawy. Ja wręczę te odznaczenia zgodnie z życzeniem prezesa Warszawsko-Mazowieckiego Związku Bejsbolu i Softbolu Kiedymina Wróblewskiego, natomiast on wręczy dokumenty potwierdzające to odznaczenie. Mają uściski, widzę mocne, to w tych kijów. Uroczystość patriotyczna Bractwa tu w Warszawie odbędzie się w sobotę 20 maja. Następna 17 czerwca. I tu uwaga, nie 24 czerwca jak planowano, tylko zmieniliśmy tydzień wcześniej 17 czerwca. Zaś kolejna 15 lipca w rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Zapraszam na te uroczystości wszystkich członków Bractwa, także Was i osoby przez Was rekomendowane. Uroczystości te połączone będą z wręczeniem patentów, nominacji na stopnie wyróżnień i odznaczeń, do których kandydatury można zgłaszać. Na zakończenie naszej uroczystości serdecznie gratuluję wszystkim obecnym i wyróżnionym osobom. Wasze wyróżnienie ma za zadanie nie tylko słuszne docenienie Waszych zasług oraz ma stanowić dla Was zachętę do dalszych wysiłków. Wyróżnienie ma również za zadanie zwrócenie uwagi innym osobom w najbardziej skuteczny sposób, poprzez przykład, że warto angażować się w użyteczną działalność. Z
zwłaszcza społeczną i patriotyczną, i że takie angażowanie się jest godne pochwały i uznania. A teraz odbędzie się unikalne dla niektórych z Was wystąpienie doktora Nabila Al-Marazi. Proszę go o wystąpienie. Trzymaj, tylko nie wyłączaj, o to nie trzymaj, tylko nie wyłączaj. Nabil, weź krzesełko na środek. Siada i masz chorągiew, żeby było widać, że jesteś w tyłu. Nie możesz mnie odwrócić. No to tak, masz kręgi, tak. Dobrze, jest tak się. Jeszcze podam. Tylko tyle, tak? Doktor Nabil Al-Marazi zabierze głos, przedstawiając sytuację na świecie, przy czym jego głos będzie unikalny z tego powodu, że macie przed sobą autentycznego przedstawiciela narodów semickich, tak, semickich, a jednocześnie nie Żyda, z Bliskiego Wschodu, nieprzyszywanego, i osobę wykształconą, bo przecież doktora. I warto posłuchać, jak zdaniem tego typu ludzi z Bliskiego Wschodu wygląda ocena sytuacji na świecie, tego, co się dzieje, bo praktycznie to wszyscy dyskutują z innymi o tych sprawach, no ale mało kto tam faktycznie orientuje się w tych sytuacjach, bo wiadomo, media w Polsce, zwłaszcza te stacje telewizyjne, to nawet nie wiadomo, czy 1% z tego, co czynią, to nie jest propagandą. Wszystko jest propagandą. I to szkoda naprawdę. Tak, tak. Szkoda na to czasu oglądać, no ale niestety ludzie oglądają i zgodnie z prawem Goebbelsa, jak często słuchają, no to i zaczynają wierzyć. To więc siadaj sobie, Nabil. I Nabil Al-Marazi, czyli Nabil z Marazi, przedstawi swoimi słowami język polski. Zobaczycie, że całkiem nieźle opanował, bo już kilkadziesiąt lat w Polsce przebywa. Jak wygląda sytuacja na świecie zdaniem jego i takich osób jak on, czyli z, nazwijmy, nie tylko z Syrii, tylko z tamtego regionu kulturalno-religijno-społecznego. Proszę bardzo. Chciałem podziękować za udostępnienie mi głosu tutaj w takim zacnym gronie moich przyjaciół wszystkich. Ja mam wyjątkowy jakiś, powiedzmy, możliwości przedstawienia sytuacji na Bliskim Wschodzie przede wszystkim, bo wiadomo, że Bliski Wschód to jest centrum polityki światowej. To jest najstarszy rejon, to znaczy najstarsza cywilizacja na świecie. Tam z Bliskiego Wschodu oczywiście z Syrii właściwie cztery miasta wśród pięciu najstarszych miast świata są w Syrii. Przede wszystkim Aleppo, z którego pochodzę, to jest najstarsze miasto świata, ponad 12 tysięcy lat przed naszą erą. Jest Damaszek, są inne miasta jeszcze. Natomiast to, jeżeli chodzi o cywilizację, która tam wyrosła, przeszkadzała komuś, kto nie ma żadnej historii właśnie, to tak jak mówię, Stany Zjednoczone mają 250 lat dopiero raptem i powstały na gruzach Indian, którzy jeszcze w tej chwili resztki ich koczuje tak, gdzieś tam na pustyni, czy tam w jakichś tam obiektach. W każdym razie to przeszkadzało. I nie tylko to. Przeszkadzało w Syrii komuś, to jest to, że tam wszyscy żyją solidarnie. Nie ma tam pytanie w Syrii o religię
jest pytaniem obraźliwym. Jeżeli ktoś pyta kogoś, jaka jest twoja religia, to już nie mówiąc o tym, czy jesteś sunnitą, czy szyitą, czy prawosławnym, czy powiedzmy chrześcijaninem. W każdym bądź razie to im przeszkadzało. I chcieli po prostu to zniszczyć. I nie ulega wątpliwości, że była taka teoria, to znaczy nie teoria, właśnie w praktyce chcieli to zrealizować. Nowy świat, właściwie wiosna arabska, tak zwana, która zaczęła się w Tunezji, miała objąć Egipt, objęła Egipt w jakimś tam stopniu i miała objąć oczywiście i Syrię przede wszystkim. I 15 marca 2011 roku wybuchła ta sytuacja, która była wymyślona. Powiedzmy, tam dzieciaki, które wyszły ze szkoły 8-12 lat, wyrysowały na ścianach szkoły, wyszły ze szkoły, wyrysowały słowo hurryja. Hurryja to jest dokładnie swoboda. Nie wolność, nie, tylko swoboda. Język arabski jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o określenia słów. W każdym bądź razie, jak przyszła policja, która jest policją drogową w Syrii, była policją drogową w Syrii. Jak przyszła policja, zatrzymała tych dzieciaków, znalazła w ich kieszeni po 100 dolarów seryjnych, właśnie seryjnego wydania. I na drugi dzień, a za 100 dolarów w Syrii, można było wyżywić całą rodzinę dużą rodzinę przez cały miesiąc, razem z opłatami, coś takiego. Tak jest poziom życia w Syrii. To znaczy wszystko jest tanie, wszystko jest dotowane przez rząd i tak dalej. I na drugi dzień prezydent Assad zaprosił rodziców tych dzieciaków do pałacu. Wiadomo, że tam układy klanowe są, obowiązują i tak dalej. I prezydent Assad poprosił rodziców, żeby pilnowali w przyszłości ich dzieci. Poinformowali ich, że znaleziono, powiedzmy, pieniądze w kieszeni dzieciaków, czyli ktoś ich tam, powiedzmy, podjudzał do tego napisania. No i to się nie podobało tym, którzy to planowali, oczywiście, bo oni tam myśleli, że już zacznie się jakaś tam, powiedzmy, akcja przeciwko tym dzieciom i tak dalej. No ale to rozwiązano. I w tym momencie znowu udało im się terrorystów, powiedzmy, z różnych krajów świata. Tam w Syrii już operowało z ponad 82 krajów świata, między innymi z Anglii, z Niemiec. Przyjechali, żeby zrobić porządek z Syryjczykami, żeby tę religię muzułmańską, podobną odłamu sunnickiego, żeby ustawić do pionu, bo tam ci sunnici, czy tam mieszkańcy, 85% muzułmanie w Syrii, że oni bardzo tolerancyjni wobec innych narodów, wobec innych religii, wobec innych odłamów swojej religii. I przyjechali po prostu, nawet ci, którzy nie znają w ogóle, nie czytali ani jednego cytatu z Koranu, przyjechali robić porządek z Syryjczykami, bo taki był plan, żeby zniszczyć tą Syrię i żeby tam bractwo muzułmańskie opanowało w tamtym rejonie. No i do tej pory Syria walczy i zwycięża. Dzięki czemu? Dzięki temu, że cały naród, i chrześcijanie, i muzułmanie, i Kurdowie, i Arabowie, i walczy razem z rządem, walczą razem. Powiem jedną sytuację, jeżeli chodzi o sytuację tam w Syrii, o tą solidarność narodu syryjskiego wśród siebie. Jeżeli chodzi o na przykład, jak wyzwolono meczet Umayyadów w Aleppo, terroryści zniszczyli oczywiście minaret, a oni walczyli w imię islamu niby sunnickiego, a to ISIS
to jest organizacja terrorystyczna, pochodzi od wahabizmu. A Abdul Wahab, historia, wahabizm to jest judaizm. No, oni pochodzą z Chaibar, z południa terenów obecnej Arabii Saudyjskiej. I oni udali muzułmanów sunnitów i wdrożyli się do rządu w Arabii Saudyjskiej, podpisali porozumienie z rządem Arabii Saudyjskiej, z Saudami, że oni będą zajmować się religią, a Saudyjczycy będą zajmować się rządzeniem. I na szczęście w tej chwili Saudyjczycy uprzytomnili sobie i odsunęli właśnie tej narracji wahabickiej. W każdym razie powiem, że jak weszło wojsko syryjskie do meczetu Umayyadów, żeby wyzwolić, to później znaleźli żołnierza syryjskiego z martwego, który został zabity tam przez tych terrorystów i on był bez butów. Bo jest sytuacja, że nawet muzułmanie jak chodzą do kościoła, to zdejmują buty. Także do meczetu się wchodzi bez butów, ale jedziesz wyzwolić ten meczet, no to przecież nie masz czasu nawet, nie ma ten, żeby... Ale taki szacunek właściwie ludzi do religii. Najważniejsze jest to, że ten żołnierz, który zginął, był chrześcijaninem. I to jest właśnie, to jest to. Jak wyzwolono miejscowości Malula, w której jest najstarszy klasztor świata, zniszczyli wieżę kościelną, wyzwoliło wojsko syryjskie, wyzwoliło miasto i trzeba było dzwonić na modlitwę, na mszę świętą w niedzielę. Zainstalowano dzwonek na minarecie meczetu kubijskiego. I imam meczetu razem z proboszczem dzwonili na mszę, na każdą mszę, która powiedzmy odbywała się w tym klasztorze, zanim odbudowano tę wieżę kościelną. Jak budowano po tym meczet, to nazywano imieniem Maryi Dziewicy. Maryi Dziewicy. Nie Matki Boskiej, nie. Maryi Dziewicy. Czyli uznając tak jak dziewictwo świętego Sergiusza. Maryi. Tak jest. Taka jest sytuacja. I to przeszkadzało i Syria, mówię, dzięki solidarności z narodem, naród, wojsko, rząd trwa w tej chwili. W tej chwili Amerykanie zainstalowali jakieś tam bazy na północnym wschodzie Syrii. Kradną ropę syryjską, kradną pszenicę syryjską, która jest najstarszą pszenicą na świecie. Ona odporna jest na wszystkie choroby. Przecież w Syrii pierwsze ziarenko się pszenicy tam urosło i tam pierwszy bochenek chleba został tam. Także kradną ropę naftową syryjską, podobno do tej pory oceniona ta złodziejstwo ocenione na ponad 119 miliardów dolarów, czyli to co Amerykanie ukradli Syrii, kradną codziennie kilkadziesiąt, kilkaset samochodów, cystern wyjeżdża z ich terenu przez Irak do Turcji i tam dalej. Syria zwycięży. Turcja siedzi tam, popiera, wspiera jeszcze tych terrorystów na północnym zachodzie. Natomiast pan prezydent Erdogan nie ma innego wyjścia, jak się dogadać, bo teraz w maju będą wybory prezydenckie i on musi wykazać się czymś pozytywnym w tych stosunkach z Syrią. Bo wojska tureckie też znajdują się na terenie Syrii, też nielegalnie. Natomiast są możliwości w tej chwili dogadania się, żeby wojska tureckie wycofały się, bo Syria, prezydent Assad powiedział, nie spotykam się z nikim, póki Turcja nie zadeklaruje, nie zacznie wycofać swoje poparcie dla tych terrorystów, którzy jeszcze znajdują się na północnym zachodzie i nie wycofa się z terenu Syrii. I taka jest sytuacja. Jeżeli jest jakieś pytanie do mnie, no to bardzo proszę tam. Proszę, są pytania?
Tak, ja mam pytanie. 200 kilometrów mniej więcej od granicy z Irakiem były wykopaliska, palmira. Nieodbudowane, tak. Palmira, tak. Co się z tym stało? Palmira odbudowana, odbudowana, tak, te, to znaczy według projektu, tak. W 2007 roku. Tak. W 2007, tak, no to jeszcze było wszystko w porządku. Natomiast Palmira to ma wyjątkową historię, dlatego że to jest miasto, które... Tak, to jest miasto starożytne, w której królowała królowa Zenobia, Syryjka oczywiście, Aramejka, powiedzmy, no to naród syryjski jest aramejskim narodem semickim. Natomiast jak okupowali, ci terroryści okupowali tę Palmirę, to oczywiście nie mogli znaleźć nic takiego, co by, powiedzmy, przesłano, bo skradziono z Syrii ponad 40 tysięcy eksponatów i z Iraku tyle samo. I to wszystko wysłano do Izraela i tam w Izraelu siedzieli, aby tylko nad każdym elementem, żeby dopisać jakiś tam element, powiedzmy, historii żydowskiej i tak dalej. A oczywiście w Palmirze żaden Żyd się nie przewijał i nie było możliwości tam zrobić cokolwiek, to oni to zniszczyli. Mało to, kustoś muzeum w Palmirze, kustoszowi panu profesorowi udało się te eksponaty z Palmiry po prostu wybrać z Palmiry, zanim oni nie przyszli. I została ścięta jego głowa na placu w Palmirze pod kolumnami, dlatego że nie chciał zdradzić, gdzie są te. To samo zdarzyło się w Libii. Jeżeli mówimy o Polska miała swój, ma swój cmentarz. Magda było w bardzo dobrej formie w Libii zachowane, bo Kaddafi nie pozwolił wywozić. Tak, cmentarz w Tobruku żołnierzy polskich był tak zadbany, bo ja byłem w Libii, byłem zastępcą dyrektora Dromexu i ze świętej pamięci Albinem Siwakiem przyjaźniliśmy się. Albin Siwak był ambasadorem i myśmy kooperowali, zawsze dzwonił do mnie, jak przyjechała jakaś delegacja z Polski, żeby zorganizować wyjazd do Tobruku, żeby odwiedzić ten cmentarz polski w Tobruku. Zawsze był tak zadbany, zawsze kwiaty biało-czerwone na tych, czyściutkie nagrobki, białe, bielutkie, wyczyszczone. I co się stało? Zawsze myśmy tam jeździli i oddaliśmy hołd żołnierzom polskim. Tam był cmentarz jeszcze australijski, angielski. W każdym razie ISIS, jak wszedł ze strony Egiptu do Tobruku, pierwszą rzecz, którą zrobił, zniszczył cmentarz polski. I tak samo właśnie ci sami to, co zniszczyli tą Palmirę, bo w Palmirze nie można było znaleźć żadnego elementu, który można by było przypisać, powiedzmy, kulturze żydowskiej, hebrajskiej, czy coś takiego. Nabil, wyjaśnij, czemu ty antysemita jesteś, znaczy semita jesteś antysemitą? No tak po prostu, dlatego że ten antysemityzm to jest tak jak Holokaust, jest wymyślony, bo wiadomo, że Holokaust nie istniał. Jeżeli istniał, to przeciwko Polakom, bo pierwsi więźniowie w Oświęcimiu to byli Polakami przywiezionymi z Tarnowa, z więzienia w Tarnowie, Polacy. Dopiero pierwszy Żyd się zjawił nie w Oświęcimiu, ale obok Oświęcimia w budowanym dla nich, powiedzmy, w 1942 roku. W Treblince. Nie, koło Oświęcimia. 2 kilometry od Oświęcimia. No, Birkenau. Także wiadomo, że ten, to jest wymyślone. Bez względu na to, ja to wypowiadałem sobie słowa, że
że Polacy niby zabili Żydów w pewnej miejscowości. Jedwabnie. Ja tam powiedziałem ostre słowa w stosunku do tych, którzy tam, powiedzmy, uczestniczyli w tej, mówię, pozwólcie na ekshumację. A poza tym, ci, którzy zginęli w Jedwabnym, to byli tylko, to byli Polacy. To, że oni wyznają judaizm, powiedzmy, tam w większości, to nie ma żadnego znaczenia. I na tej bazie wybudowano, ten antysemityzm. To trzeba tak, Dobrze, ja wiem, co robię. Wybudowano, to znaczy, no zrobiłem się trochę... W każdym bądź razie zbudowano antysemityzm na bazie takiej, że wszyscy pamiętamy w latach 90. jak była ta akcja Grom przesiedlenia niby Żydów, tam 1,5 miliona podobno ze Związku Radzieckiego do Palestyny. I na Żydzi, którzy, to znaczy ludzie, którzy przyjmują judaizm, wciskano im, czyli Hazarom na przykład, wciskano im, że oni automatycznie stają się Semitami. Co jest bzdurą, bo są Hazarami, powiedzmy. Ja zawsze mówiłem, jeżeli Polak na przykład przyjmuje chrześcijaństwo, to nie staje się natychmiast Aramejczykiem. Nie. On jest zawsze, pozostaje Polakiem, zawsze pozostaje Słowianinem. I oni budowali właśnie swój antysemityzm na bazie takiej, że wciskali wszystkim, a wszyscy są z Hazari. Wszyscy, którzy w Polsce mieszkają, Żydzi, to są z Hazari. Nie ma nikogo takiego, który wyemigrował, powiedzmy, z Palestyny, a tam było 3% Żydów, Palestyńczyków, Semitów, którzy tam dalej mieszkają. Gdzieś tam wyjechali, oni dalej oponują, oni przeciwko powstaniu tego tworu sionistycznego występują cały czas za Palestyną. I to są ci prawdziwi Semici, to jest i było ich 3%. To są chrześcijanie, Palestyńczycy, to są chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi. Natomiast wciśnięto do głowy tym, którzy przyjęli tą religię, że oni są, stają się Semitami. I wyszła taka sytuacja antysemityzmu. Ja mówię wszystkim moim przyjaciołom Polakom, jeżeli ktokolwiek oskarży was o antysemityzm, to przyślijcie go do mnie. Niech on udowodni mi, że on jest Semitą, bo ja jestem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A teraz gratuluję. Udzielam głosu generał brygady, doktor Stanisław Duńczyk. No, nazwisko znane, nieznane. Nazwisko znane, nieznane, także tego, wiecie skąd. Do mikrofonu. Nie, halo. No. Nie muszę mikrofonu, ale bardzo proszę. No, się Stanisław Duńczyk, jeszcze raz powtarzam, bo tam niektórzy panowie młodzi nie znają mnie bliżej. Jestem pracownikiem rządowym całe życie, państwowym i tak dalej, Pochodzę tu stąd, z Warszawy również. I proszę Państwa, chciałem powiedzieć taką rzecz. Jest stowarzyszenie, które się nazywa Bezpieczna Młodość im. Grzegorza. Państwu dam te ulotki właśnie tego typu. Skąd to się wzięło? Jest to stowarzyszenie charytatywne, jedyne w Polsce, proszę Państwa, proszę to sprawdzić sobie na stronach. Jedyne w Polsce stowarzyszenie. 14 lat ma, w tym roku miał 14 lat, na drugi rok, nie pamiętam, zapraszam, na 15-lecie. I to wielkie spotkanie. Natomiast patronem tego stowarzyszenia, to jest nasze logo, jest mój syn. Jedyny mój syn, który by miał 34 lata skończone,
do dziecka przygotowywanych na takie rodziny. Ta pani zna bardzo dobrze tę sytuację. Jedyny to mój syn, naprawdę dobrze przygotowany do życia, pewnie byłaby to Bruksela gdzieś i tak dalej, na Wydział Prawa szedł. Odwoził ze spotkania, czy tam człowiek 20-letni, odwoził na drugą stronę toru, ja mieszkam po tej, tak to w Brzechowie, w Warszawie też mieszkam, dziecka, a jestem stąd, po dniami, tam mówię, 1903 rok jeszcze, wyżej, 1913 rok, 1923 rok, mama Chodkiewicz, ojciec Żyńczyk, mam dwa herby, pokażemy za chwilę, bo brakuje mi jeszcze jednej części. I ten chłopak wracając do domu, to się działo w jednym miejscu centrum Józefowa przy dworcu PKP w Józefowie. Jadąc, pusta jezdnia była, 80 na godzinę i już miał prawo jazdy na ciężarowe również samochody. W ostatniej chwili zajechali mu drogę ochroniarze podjeżdżający pod dany obiekt, którego już nie ma, bo życie z życiem, bo się spalił ten obiekt. I nie wiem, jak to się stało, nie drążę tego, życie z życiem. I proszę Państwa, później jakoś tam wyminął ostatniego przebiegającego przez jezdnię z ochrony. I był w jezdni. Prosiłem burmistrza i dyrektora dróg powiatowych, zlikwidujcie ten dróg. Dosyć długo to trwało. Nie zostało to zlikwidowane. Też ominął, bo to znał i był nowa werwa, była w ulicy, dosłownie parę metrów dalej, której nie znał. To z tego ostatniego dnia ta werwa była i padł tą werwę, był krawężnik, wybiło. Ta sprawa jest znana, wiedząca rządowa, w Polsce jest znana nawet i tak dalej. I wyrzuciło go na drugą stronę, był w pasach, oczywiście 20-letni człowiek nawet piwa nie pił jeszcze. Tak jak ja w tym wieku, po studiach, jak się alkohol wypiłem i był w pasach, że nie był to, by uderzył słup, czyli tego prawą stroną, bo wywaliła ta werwa nowa, uderzył i kręgiel szyjny. Bez rysy, bez tego, żadnej, kręgiel szyjny. Było to w sposób oryginalny zrobione wszystko przez służby zdrowia, pogotowiu, ratunkowym, a tego, bo jestem rozpoznawalnym człowiekiem w Polsce nawet. I to się stało. Jedyny syn, który naprawdę byłby tu na pewno. Również jest osoba, ta sprawa jest znana, panie pułkowniku, w Komendzie Głównej Straży Pożarnej i w innych jednostkach i tak dalej. I moi przyjaciele, łącznie z premierem wtedy, Tusk był wtedy. I tak samo samorządy, tak samo jestem rozpoznawalny w Polsce samorządowcem, bo byłem społecznym dyrektorem do spraw reformy administracji samorządowej. Również syn był od dziecka, był przygotowany na duże sytuacje, bo nie tak, o, ktoś zaistniał, jest dzisiaj jest premierem, jutro jest gdzieś jakimś ministrem. Nie, syn był przygotowywany, był syn do tego, są pamiątki zdjęciowe naprawdę z Sejmem, z Senatem, z rządem, z placówkami różnymi, bo byłem na placówkach również i tego, dobrze chłopak wychowany, no stało się jak się stało po prostu. Jest 15-lecie patrona stowarzyszenia, to ludzie zrobili, to nie ja założyłem to stowarzyszenie, to ludzie założyli, rząd, samorząd, koledzy, koleżanki, przyjaciele. Jestem rozpoznawalnym człowiekiem, naprawdę może nie dla każdego, ale w większości tego syn był już rozpoznawalny i tak dalej. I ten chłopak po prostu 15 lat temu zginął, proszę Państwa. 15 lat, duży człowiek, przystojny, ładny chłopak naprawdę. Prawdziwy chłop, to jestem za krótki, 20 centymetrów. I on był, naprawdę też się postarzałem troszeczkę, do zawsze. Mówię o czymś po prostu, przeżyłem tragedię w życiu, o tym chcę Państwu powiedzieć, że nigdy nie wiadomo, co czeka, naprawdę czeka. Ja jestem z wielopokolejowej rodziny, naprawdę z historią majątku ziemskiego, żeby jestem była sprawa, z kontaktami również z ludźmi bardzo znaczącymi na tym dzień dzisiejszy i zawsze to kolega tu powiedział. Z takimi ludźmi jestem
wiecie, jestem też rozpoznawany w jakiś sposób, byłem na kilku placówkach. Już kończę, tak, już kończę, nie w tej chwili. I proszę Państwa, jest 15-lecie jego śmierci. 15-lecie. Chcę zakończyć, jestem przytomnym człowiekiem, bardzo silnym człowiekiem, że to wytrzymałem. Dzięki Wam wszystkim i Polsko, moi koledzy i koleżanki, dziękuję Wam wszystkim, bo można było się rozpić. A to nie o to chodzi w tym wszystkim. Co zrobię, jest 15-lecie i jest 15-lecie w tej chwili i robimy duży koncert. Jest stowarzyszenie charytatywne, na drugi rok pokażemy, na 15-lecie stowarzyszenia charytatywnego, nie my pokażemy, a Pani to zna. Pokażą ci, którzy się pomogli, bo skąd działamy charytatywne, daliśmy sobie radę i będzie charytatywne do końca to stowarzyszenie. Tam dużo przyjaciół, którzy oczywiście mi pomagają tym wszystkim i rządowi, i rządu, i samorządu, i tego. Jakoś to dało się to zrobić. Jest 15-lecie. I chciałem Państwa, już kończę, chciałem Państwa zaprosić na 15-lecie. Ja mieszkam w Józefowie i w Warszawie też. Jasna była sprawa, że mnie, ale mam majątek swój pokoleniowy. Nie zrobiłem się niczego, bo nam nie wolno było. Nie wolno było. Nam nie wolno było. Pewnych rzeczy. Nie będę szerokości mówił o tym. Udało nam się zrobić to stowarzyszenie przez 15 lat utrzymać. Jest 15-lecie śmierci syna w tej chwili i dzieci innych, bo to nie jest tylko o synie mówię. My mamy takich dzieciaków dużo i nimi się opiekujemy. Zobaczcie Państwo, zaproszę Państwa na drugi rok i powiedzą ludzie ci, którzy się pomogli. Ale w tej chwili zapraszam Państwa. 6 maja, zasłodam, nie wiem czy mi starczy zaproszeń dla wszystkich, to proszę dać jakoś tak sobie co innym przekazać i rodzinom i tak zapraszamy. 6 maja, 15-lecie śmierci syna patrona, ale innych dzieci również, tym się zajmujemy, i oni wszyscy będą samorządy z całej Polski, rządu ludzie będą, przyjaciele, koledzy, koleżanki będą. 6 maja w kościele w Józefowie, gdzie brat Popiełuszki jest proboszczem, gdzie jakoś się nazywa, matka i ojciec to są tego księdza, są rodzeństwem, brat i siostrą. Popiełuszka u mnie była, matka Popiełuszki 3 razy w domu, a księdza proboszcza, matka, no, ojciec i Popiełuszka. Ojciec Popiełuszki i siostra rodzona jest matką Gniedziejki, tego gdzie będzie to się odbywało. Zapraszam Państwa, konkretnie teraz mówię, zapraszam Państwa 6 maja o godzinie 18 będzie odprawiał biskup Kamiński, czyli warszawsko-praski biskup, muszę, natomiast zapraszam na koncert, nawet na to, jeżeli Państwo to posłuchacie, tu nie ma wstępu, to jest tylko informacja do tego, będzie Sojka Stanisław wykonywał koncert. Tutaj zapraszam w Józefowie na ulicy 3 maja, kościół z drugiej strony się nazywa Piotra Skargi. Także zapraszam Państwa wszystkich naprawdę na to. Jeżeli będzie mi przyjemnie, będą samorządy z całej Polski, rządu i będą również ludzie, posłowie senatorzy, ale będą również przyjaciele, bo to są najważniejsze. Bo człowiek, ja rozumiem Pana, już kończę. Zapraszam serdecznie wszystkich. Nikt nie wiadomo, nikomu tego nie życzę, co ja przeżyłem. To jest mój jedyny syn, który był dobrze przygotowany od dziecka. Także zapraszam serdecznie, kończę. To ja rozumiem Państwa, że to jest tego, ale ja przeżyłem tragedię i znam tragedię ludzi, pomagam na ile mogę ludziom również w tego typu tragediach, bo coraz więcej jest tragedii, naprawdę. Zapraszam serdecznie. Dziękuję serdecznie. To uwaga. Dziękujemy. Wystąpienie generała było, jak widzicie, bardzo emocjonalne. Ale to związane z tym, że ulotki w części towarzyskiej przekażemy. Ja wiem.
ale jego wystąpienie to właśnie to emocjonalne, związane jest z jego przeżyciami, więc trzeba to zrozumieć. Nie życzę tego nikomu. Po zakończeniu tej uroczystości zapraszam wszystkich na skromny catering i część towarzyską. Uroczystość naszą uważajmy za zamkniętą. Teraz proszę generała dywizji Bogdana Tadeusza Pokrockiego o wyprowadzenie sztandarów i kolumny. To będzie mi wyprowadzać sztandary, także ja też muszę swój sztandar. Dobrze. Już go wziąłem, zaraz się dołączę do niej. Będę na końcu za koleżankę tutaj. Zapytasz jeszcze pana? Już.